Niedziela, 25 czerwca, analiza weekendowa spółek z indeksu WIG20. Rozpoczynamy od Allegro. W tym tygodniu taka szpulka na dołku, szpulka, znowu jak gdyby z nowym minimum w cenach zamknięcia, niekoniecznie w cenach minimalnych, ale to wszystko jest w ramach zejścia korektą do wybitego poprzedniego szczytu, a więc mamy tutaj utrzymany jakiś trend wzrostowy. I dalej w grze jest możliwość dalszego wzrostu, chociażby tutaj do okolic 45. Już na oko widzimy, że mamy tutaj coś w rodzaju 1 do 1. No i teraz tutaj zobaczmy na wykres dzienny. Na wykresie dziennym mamy tu zejście do zakresu 1 do 1. Pojawił nam się pin bar, a więc wszystko na razie jest możliwe, ale jak widzimy, rynek zrobił tutaj ala taki układ trójkowy. Chociaż, żeby być dokładniejszym, bo mam tutaj co do jednego rzeczy 33, 11, 33, 07, a więc niżej, i tu 33, 10, też niżej. Czyli nie mamy tutaj A, B, C. Nie ma takiego czegoś jak A, B, C, tylko jest ruch wzrostowy, w związku z tym jest dalej szansa, bo gdyby tutaj ten szczyt był wyżej, no to byłoby dla mnie większe zagrożenie zejścia i ataku jeszcze raz co najmniej na minimum tego pinbara i od tego mogłoby dużo, że tak powiem, zależeć. I powiedzmy sobie szczerze, to nie jest, że to jest wykluczone, ale patrząc tak, no jeżeli tutaj ten szczyt jest wyższy od tego, no to nie mamy tutaj ABC i w związku z tym, no jest w grze, że mamy tutaj jakiś pierwszy ruch, teraz korekta i może iść drugi. Natomiast tutaj ryzyko jest wybicia tego minimum, związane z czym, no że jeżeli wybijemy to minimum, to po pierwsze, może nam się rozpuszczać coś mocniejszego, czyli cała piątka, bo w tej chwili mamy trójkę spadkową, mamy jakiś pierwszy ruch, mamy korektę, no i mamy tutaj kolejny ruch. I wybicie w cenach zamknięcia, takie wyraźniejsze wybicie tego minimum, moim zdaniem przyniesie może kontynuację, a jeżeli kontynuacja, no to spodziewałbym się, że mieliśmy tutaj do czynienia z czymś, co było zwykłą korektą i już nawet nie będziemy szli na te 45. Natomiast jeżeli tutaj rynek odwróci, wybije ten dołek, no moim zdaniem będzie zamykana luka i będzie grane układ 1 do 1, a jeżeli 1 do 1, to powinno to owocować dojściem do szczytu, wybiciem tego szczytu i tak jak pokazywałem na wykresie tygodniowym, ruch w kierunku 45. No i też trzeba uważać, bo tutaj jest ryzyko takiego manewru, że mimo wszystko jest tutaj jakaś korekta w ramach fali czwartej impulsu, pierwsza, druga, trzecia, czwarta, A, B, C i w tym C, pierwsza, druga, trzecia, czwarta i to by oznaczało, że jeszcze zejście, naruszenie mogłoby być tego minimum, nawet wybicie delikatne, dlatego też mówiłem, że dynamiczne wybicie to dalsze spadki, a tutaj naruszenie tego jak najbardziej może mieć miejsce, ale rynek i tak jeszcze będzie mógł zawrócić, po prostu będzie miał A, B, C w postaci takiej, no, pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta. Więc, no, wszystko według mnie w rękach tego, jak nastąpi wybicie. W tym krótkim terminie, nawet oczywiście dynamiczne wybicie tego minimum, tego pinbara, moim zdaniem oznacza spadek tutaj i atak na okolice nawet i 26, w tym pierwszym takim większym, jak gdyby, ruchu spadkowym. Natomiast utrzymanie tego dołka, czy tylko jego naruszenie i powrót, to jest moim zdaniem wskazaniem na to, co w tej chwili jest według mnie takim pierwszym wyborem, czyli budowanie scenariusza z wybiciem układu 1 do 1 i ruchem na 45. Kolejne to Dino. Tutaj mamy po górnym cieniu, mamy jak gdyby takie objęcie, ale powiedzmy sobie szczerze, że po pierwsze wiemy, każda formacja potrzebuje potwierdzenia. Po drugie, mamy tu wyraźne wybicie tego górnego ograniczenia, które było naszym celem, tutaj zaszło to dalej. Teraz jest to ruch, jak gdyby taki retest. Na razie to jest retest, więc tym bardziej potrzebne jest potwierdzenie. I trzeci argument przemawiający za tym, że jest potrzebne potwierdzenie, żeby zacząć się, nazwijmy w cudzysłowie, bać, jest to, że mamy impuls, mamy korektę pędzącą 1 do 1 i tutaj powinniśmy mieć impuls, a mamy pierwsza, druga, trzecia, jesteśmy w czwartej. Czyli też jeszcze próba jednego pójścia na górę powinna mieć miejsce, jeżeli ma być tu impuls. Więc
Tak jak mówię, przede wszystkim musi tu nastąpić potwierdzenie, żeby coś się już tak na dobre, na poważnie brać, że coś złego się dzieje. No i teraz tutaj, jeżeli spojrzymy na ten wykres dzienny, no to tu widzimy, że to coś złego jak najbardziej może mieć miejsce, tak? No, ja jeszcze może na chwilę wrócę do wykresu dziennego, bo ktoś mnie teraz niedawno to pytał. Pamiętajmy, że no, z tego co pokazuje ten wieloletni wykres. Mamy falę pierwszą, mamy falę drugą, mamy falę trzecią, mamy falę czwartą. Jesteśmy w piątej, tak zwanym klinie końcowym. Tutaj definitywnie, ja nie mówię, czy to potrwa jeszcze tydzień czy miesiąc, ale definitywnie, patrząc na to, to od lat tych 2017, czy tam jeszcze troszeczkę wcześniej, tu jest gdzieś końcówka. Ten pięcioletni okres HOSY tu się gdzieś kończy. I teraz nie mówię, że się gwałtowny spadek, bo tego nie wiem. Nie wiem, czy nie zejdzie, nie będzie fala dystrybucji najpierw jakaś, potem nie. Nie wiem, nie mam kuli, ale bardzo wiele wskazuje, że to jest ten tak zwany trójkąt rozszerzający, taki końcowy, układ końcowy, ta fala jak gdyby piąta. A w związku z tym, no, mamy do czynienia z trójkami. A skoro mamy do czynienia z trójkami, to tutaj też może być trójka. Tu nie musi być to, co powiedziałem przed chwilą, że jest jako czwarta i jeszcze powinna być próba piątej. Tak może być, żeby to była trójka duża, tu była piątka, więc po tej trójce tu też można się spodziewać piątki, ale trzeba brać tą poprawkę, że tak wcale nie musi być. I teraz kolejna czarna świeca, tak jak powiedziałem na wykresie tygodniowym, już by byłaby jakimś takim złym wskazaniem. I teraz, jeżeli to rozbijemy znowu na układ dzienny, tak, no to widzimy wyraźnie, że po tej korekcie, czyli tutaj mamy jakąś korektę, moim zdaniem pędzącą. Czyli znowu impuls, korekta pędząca. Mamy falę pierwszą, drugą, trzecią, czwartą i piątą. Tutaj bardzo mocno widać, że jest szansa na to, że się zakończyła. I teraz znowu, nie cały tydzień jest potrzebny, tylko wystarczy moim zdaniem tutaj jedna dynamiczniejsza świeca spadkowa, żeby wiedzieć, że się zakończyła ten impuls. Ten impuls tu się zakończył i wtedy najważniejszym poziomem będzie, czy ten rynek zdoła wybić tą strefę. Czyli nie zdołaj, będzie to tylko korekta, po której jeszcze dalszy będzie ruch wzrostowy. Ale bardzo mocno prawdopodobnym wydaje się, że będzie tutaj ruch jakiś spadkowy. I teraz pytanie znowu, bo ten ruch spadkowy będzie właśnie mógł się zatrzymać nie tylko na tej, co przed chwilą narysowałem, korekcie, strefie, czyli tutaj nie na tej, ale również i ta już go będzie mogła zatrzymać. To już bym w tej chwili potraktował jako mniej istotną. Tak, więc tutaj pytanie teraz, a to, że jest tutaj szansa głębszego zejścia, jeszcze jakiegoś ruchu, co najmniej dalej w dół, no to tak jak mówię, no upatruję w tym, że tu jest dla mnie wyraźna piątka, czyli te schodki jako fala pierwsza, fala druga, fala trzecia, fala czwarta i fala piąta. Kolejna spółka to KGHM. Na KGHM-ie mamy też ten układ taki jak odpowiadający w cudzysłowie objęciu Bessy, tak, ale z tym oknem cenowym, więc to też nigdy nic nie wiadomo. Ale w tym całym tutaj spadku mamy coś o wiele bardziej niepokojącego, mianowicie mamy dojście do dołka, tego największego, największej korekty, odbicie. Potem mamy wyjście poniżej tego dołka i teraz trójkowe odbicie. Jeżeli teraz spojrzymy na wykres dzienny, to widzimy dokładnie, że zejście do dołka. I to dawało szansę na to, żeby iść na nowy szczyt, ale rynek tego nie wykorzystał, zrobił korektę, trójką zszedł tutaj niżej, wybijając ten dołek i teraz uczynił ruch, który doszedł do zakresu overbalance, nie wybijając ani tutaj tego szczytu, ani zakresu overbalance, a te dołki miał umiejscowione poniżej ostatniego potwierdzonego dołka. No moim zdaniem jest to układ taki, który a po pierwsze może powinien teraz dać nam mimo wszystko dalszy spadek. Tu jakby nie było, podwójny dołek został wykorzystany, tak? No bo nastąpiło wybicie, retest, wyjście, czyli minimalny zasięg, nawet podwójnie czy potrójnie zrealizowany, ok, ale w tym dłuższym terminie to jest tylko układ korekcyjny, tak? No i teraz powinniśmy tutaj spadać, a wybicie tego tutaj, no moim zdaniem powinno przynieść znacznie mocniejszy i tu oczywiście w
w rejonach 96 ma prawo wystąpić walka o utrzymanie, natomiast będę miał co do tego obiekcje, bo patrząc na wykres tygodniowy, no to wyjście poniżej tego tutaj dołka, znaczy wybicie tego, no może się tutaj jak najbardziej zatrzymać, ale w tym dłuższym czasowym, znowu jeszcze większym czasowym, kilkuletnim, no to jest tutaj ruch, który jest, nazwijmy, jakąś korektą tego całego spadku i jak najbardziej otwarte spadki na poziomy niższe, czyli 70 zł, więc tu jest dość istotne i w tej chwili wykres dzienny pokazuje, że rynek zarespektował zakres Owens Balance, więc trzeba się liczyć z tym, że najbardziej poważnym scenariuszem jest wybijanie tych dołków i kierunek 96. I kierunek 96. Pytanie teraz, czy tak się stanie? No tutaj pierwszym już potwierdzeniem tego będzie wybicie minimum tej czarnej świecy, czyli poziomu 110,80. Kolejna spółka PKO. No i tutaj jak na indeksie ten układ, ta formacja po dojściu do strefy, no niekoniecznie przecież rynek musi iść dalej do jak to się mówi, do ograniczenia kanału. Jest strefa, jest zasięg 78, tu 61, jest pełen Gartley. Oczywiście taki niedociągnięty i to zawsze wzbudza niepokój, tak samo jak ta formacja dla mnie z tym oknem cenowym, ale jest zagrożenie. Teraz znowu, w tym średnim terminie potwierdzeniem dla tego zagrożenia i dla czegoś, dla poważniejszego kryzysu będzie dopiero wybicie tutaj poziomów tam około 96, czyli zejście poniżej tego minimum, tego pinbara. W średnim terminie każdy ruch, tutaj zejście czy do strefy, bo tutaj przecież jest bardzo ważna strefa, więc w tej chwili możemy mieć tutaj korektę do tej strefy, po której nastąpi następny ruch. No na razie mamy tutaj jakąś tendencję wzrostową i to jest utrzymane, tak jak mówię, dopóki nie zostanie wybite minimum tego pinbara, czyli tamte okres 95-50. Patrząc teraz na wykres dzienny, no to tu też widzimy, że jesteśmy po dojściu do strefy oporu, jest na razie tylko trójkę spadkowa, nie jest wybity overbalans, więc tu wszystko na razie patrzymy w ramach korekty, a nawet wybicie tego overbalansu, dopóki nie wybity zostanie tutaj ten dołek na tych 95 z małym haczykiem, dopóty jest układem korekty. I oczywiście, jeżeli następny tydzień przyniesie nam mocne potwierdzenie, wyraźne potwierdzenie tego odwrócenia, w cudzysłowie postaci objęcia Bessy, no to no mimo, że rynek będzie jeszcze na przykład nad tym dołkiem, to już będzie poważne ryzyko, ale tak jak mówię, no w trendach wzrostowych, a z takim tutaj niewątpliwie mamy do czynienia, no głębokie korekty również mają miejsce i tutaj jak najbardziej to dopóki nie spadnie poniżej tego dołka, no można traktować jako korektę. Wydaje się, że zejście do tego overbalansu, czy nawet tutaj do tej strefy na około 103-104 jest bardzo mocno realne, ale czy już definitywne zakończenie wzrostu, no tego bym się nie chciał, że tak powiem, jakoś tutaj jednoznacznie wypowiedzieć. PKN. No jest problem, bo po tym pinbarze myślałem, że to będzie dynamiczne wybicie, ale jak widać, ta strefa tutaj oporu, no mocno trzyma. Ja pan przypomnę tylko, dlaczego myślałem, że będzie mocne wybicie, ponieważ tutaj jest, no dla mnie jest układ 5-3, no i tutaj potrzeba by była też jakaś piątka, która no na oko w tym układzie tygodniowym powinna gdzieś tu zawędrować w okolice 70 parę złotych, ale tu się rynek cały czas męczy. Co prawda nie jest jeszcze tutaj w jakiś sposób to definitywnie przekreślony dalszy wzrost i to jest jeszcze wszystko jak najbardziej możliwe do realizacji, ale no idzie to opornie. Patrząc teraz na wykres dzienny, no to też widzimy, że mamy tutaj układ, gdzie mamy po zejściu tutaj w dół, no mieliśmy jakiś impuls, układ korekty. No i teraz wyszliśmy na nowe szczyty, ale cały czas ten szczyt nie jest tu wybity, a on powinien być wybity. Moim zdaniem on powinien być wybity, naruszony, nie wiem, no jak na to spojrzeć, ponieważ jest impuls, jest korekta, no więc tu powinno być coś, co chociażby trochę wychyli się ponad ten poziom tego szczytu. No i na razie też z drugiej strony patrząc, mamy strefę,
która zatrzymała, została wybita i teraz ponownie jest dążony, rynek dąży do retestu tej strefy. No jeżeli to się uda i odwróci, to będziemy rosnąć. Natomiast jeżeli tutaj wybijemy ten dołek, no to zaczną się problemy. Więc no, wydaje się, że wszędzie widać, że ten najbliższy tydzień może mieć poważne znaczenie. Kolejna spółka PKO BP. Na wykresie tutaj tak samo jak na banku, tu jest nawet na PKO SA, tu jest nawet gorzej, bo tu widzimy, że mamy czarną świecę z górnym cieniem. To jest tak, który wyszedł tutaj na nowe poziomy szczytowe, więc to tak trochę większe zagrożenie. I jest też również już naruszony ten szczyt, czyli mamy tutaj wyjście nad ten szczyt, a teraz rynek jak gdyby chce wrócić. No ale patrząc na wykres dzienny, to widzimy wyraźnie, że tu też no, jest na razie nic innego jak tylko układ. Korekcyjny i jest układ korekcyjny i dopóki tutaj no pierwsze zagrożenie to będzie definitywne wybicie poziomu tutaj tego minimum, czyli 34,20 wraz z overbalansem, ale to wszystko znowu tutaj patrząc, bo my nie wiemy, tu jest układ, który może być do korekty 1 do 1, natomiast w średnim, bo w krótkim terminie tak, wybicie tego jest już zagrożeniem, natomiast w średnim terminie no dopiero wybicie tego dołka stanowi. Tu jest niebezpieczeństwo utworzenia się podwójnego szczytu, ale tak jak mówię, tak naprawdę dopóki nie wybijemy 32, dopóty to wszystko, co tutaj będzie ruch spadkowy, jest w ramach korekty, ale niewątpliwie zagrożenie istnieje. To trzeba zdawać. I wszędzie tak jest, że bardzo dużo mogą wnieść następne tygodnie, następny tydzień, ale mówię, znowu tutaj dochodzi kwestia tego, że mamy wakacje i nie wiadomo, czy właśnie nie wejdziemy w jakąś męczarnię totalną i będziemy ze wszystkim musieli czekać na jesieni, co jest równie bardzo prawdopodobne. No i ostatnia PZU tygodniowy, tutaj jak gdyby też się kręci niebezpieczeństwo, podwójny szczyt, czarna świeca, nowy szczyt, maksimum na cieniu, spadek, więc to jest niebezpieczne dla PZU. Natomiast jeśli chodzi o wykres dzienny, no to też widzimy, że tutaj mamy do czynienia pełen impuls, zejście. Podwójny szczyt, teraz tutaj mniejszy podwójny szczyt, no kolejne wybicie przybliża nas do wybicia tego dołka, a jeżeli wybicie tego dołka, no to co najmniej ruch na poziomy około 34. I na koniec krótko powiem tylko o dwóch spółkach, bo ktoś tutaj prosił o te dwie spółki, natomiast myślę, że podejście do tych dwóch spółek naprawdę, no tutaj nie ma co analizować. O, no zobaczmy, pierwsza to jest Cormej. Mamy minimum w ogóle historyczne, tak? No tu się coś kotuje, no ale co z tego, że się kotuje? No, mamy cały czas nawet do ostatniej największej korekty dołek, szczyt, niższy dołek, znowu niższy szczyt. No teraz nie ma niższego dołka, tu się jakaś. No tutaj na razie nie ma nic, co by można było w ogóle czymkolwiek się zainteresować. No chyba, że ktoś bierze na to, że są te ceny minimalne, historyczne i w tym momencie ryzykuje. Ale kto mu zagwarantuje, że nie ma tu jakiegoś w niedalekiej przyszłości, nazwijmy to w cudzysłowie, bankructwa? Zobaczmy, tu mieliśmy wysyp akcji, a tutaj podbierania właściwie nie ma żadnego. I patrząc na wykres dzienny, no tu też się nie dzieje. No jest znowu spadek. No wydaje się, że powinno być zejście. Technicznie zejście poniżej tego minimum, albo co najmniej do tego dołka, tutaj do tej w ramach pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta. Potem dopiero ewentualne zabiegi, gdyby tu się coś ciekawego utworzyło, gra na podwójny dołek, ale to tylko jako hazard. I druga spółka Mabion, tu również jesteśmy gdzieś tam przy jakichś minimach. No i co z tego, że są minima? To są tylko to, no jak ktoś może ryzykować, to niech sobie ryzykuje. Natomiast tutaj znowu też no nic, co pokazywałoby, że coś się może zmieniać, ba, nawet bardziej, że dalej może spadać. Jeżeli weźmiemy to minimum Mabionu, jest na przestrzeni od 2011 jest poniżej 10, więc przestrzeń jest jeszcze 50%. Zobaczmy, tu mieliśmy te obroty, tutaj jak widzimy, no nic się nie dzieje, no nie ma jakichś podebrań. No i teraz patrząc na wykres dzienny, tutaj również jest cały czas w każdym wymiarze tendencja spadkowa. No nic się nie dzieje, no mamy coraz niższe dołki, coraz niższe szczyty, jakby nie spojrzeć. Więc
Nie widzę szans na kupno. Jedyna teraz znowu, tu jest coś, co może zakończyć się dołkiem, jakaś piątka. Dopiero jeżeli rynek wybije 18, zrobi korektę, jakieś takie spekulacyjne podbieranie tego mabionu mogłoby mieć miejsce. Także obydwie spółki, o które zostałem poproszony o ich ten, no są spółkami, na które no na razie, no, oprócz ewentualnie jak z jakiegoś z tego samego faktu, że na takich niskich poziomach są raz na tydzień rzutu oka, czy coś się zmienia, no w ogóle bym nie zastanawiał. Zastanawiał się nad tym, czy coś z tym robić, czy nie. I to by było tyle, jeśli chodzi o spółki z indeksu WIG.